Hejo, mamoski, tu Mama Chan LPS i zapraszam Was na kolejny, już w sumie 8 odcinek Brzoskwinki. Brzoskwinka. Jakżeby inaczej, czas zacząć od pytanek. Jak Ci idzie w szkole? Opowiedz trochę o kierunku. No więc tak, w szkole aktualnie nie jest źle. Uczę się nawet, jak na mnie, dobrze. Jeżeli chodzi o kierunek, to grafika i poligrafia jest bardzo ciekawa, zwłaszcza to, jak co my robimy w ogóle na grafice, to jest hit w ogóle. Tutaj Wam wstawię zdjęcie jednej z moich ostatnich prac, są to słuchawki. Jakby robimy różne reklamy różnych rzeczy i w ogóle, a poligrafia ze swego rodzaju może wydać się trochę nudna, bo praktycznie ciągle musimy słuchać o druku, o rastrach, o pikselach, o matko, o cmyku, o RGB, bla bla bla. To już są takie rzeczy, takie no. Ale trzeba to wiedzieć i czasami nawet po tym miesiącu, który w sumie spędziłam w tej szkole, jestem w stanie powiedzieć, jak niektóre opakowania są zrobione. Ulubione danie. W sumie to nie mam jakby ulubionych dań, ponieważ jakby ja wszystko, co mi dadzą oprócz mięsa, jakby, no nie wiem, pizza? I ostatnie pytanie, jak to jest być wegetarianinem? Jakby za bardzo się to nie różni od normalnego stylu życia, po prostu nie je się mięsa i w sumie tyle. Przejdźmy do anime tygodnia. Anime tygodnia to Spirited Away! Jest to film anime, który niedawno obejrzałam i naprawdę go Wam polecam, zwłaszcza na jesienne wieczory. Same jego jakby wykonanie graficzne i kreska jest bardzo ładna, do tego sama fabuła jest bardzo ciekawa. Naprawdę bardzo polecam. No i przejdźmy dalej. Jedzeniem tygodnia są ciastka! Boże, jakby ja czasami zamieniam się w takiego ciastkowego potwora. Niedawno szłam do sklepu tylko po to, żeby kupić dwie paczki ciastek. Tak, i to było właśnie w tym tygodniu. Przyszedł czas na cosplay tygodnia i tutaj Was zdziwię, bo nie będzie on z żadnego anime. A wręcz przeciwnie, z filmu. Więc mam na myśli cosplay Richiego z filmu o nazwie To, a raczej horroru w sumie. Tak on wygląda. I powiem, że sama zrobiłam ten cosplay. Jakby po prostu mam fazę na to, okej? Pięć. Wyzwanie od widzów. Dostałam wyzwanie, aby Wam pokazać Ryśka, więc już jakby przygotowany jest, choć tu Rysiek. No, standardowo się wywala. Więc Rysiek trochę wyblak. Jeszcze się trzyma. Miejmy nadzieję, że będzie się trzymać jak najdłużej. Co nie, Rysiek? Przyszedł czas na ulubieńca tygodnia. Ulubieńcem tygodnia jest książka od Marku Kubisia. Osobliwe miejsca, które odwiedzasz każdego dnia. No cóż, więc to by było już na tyle. Dziękuję Wam, że obejrzeliście kolejny odcinek Brzoskwinki. Chciałabym Was tylko powiadomić o tym, że tutaj Wam się wyświetli coś bardzo ważnego. Jak widzicie, prawie połowa osób jeszcze nie subskrybuje. Także, jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujesz, naciśnij jakże pięknie czerwony przycisk, żeby stał się szary i kliknij dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnego odcinka Brzoskwinki lub mojej innej serii. Dziękuję, jeżeli to zrobiłeś. Buziaczki, ci się naprawdę kocham. I matane! A dla osób, które zostały do samego końca, mam bardzo, bardzo fajniutką informację. Niedługo będę robiła halloweenowego vloga, w którym pod koniec zrobię loterię na jednego z moich customów, które niedawno, w sensie, którego aktualnie robię, więc taka tajemnica między nami, więc cichutko i pa, pa.